Siemano widzowie, my jesteśmy w Chorwacji, jest tu drugi dzień, pierwszy nagrywam. Pokażę wam trochę na razie okolice, zobaczymy, idziemy na śniadanko. Naleśniki, jakaś kawka, strzelimy coś dobrego. Potem was trochę po mieście poprowadzam. No i zobaczymy, co tu się dzisiaj będzie działo. Wczoraj wieczorkiem trochę posiedzieliśmy na mieście, zjedliśmy sobie kolacyjkę. Karlo Baćko, Żujsko, wiecie jak jest w Chorwacji, piwko troszkę żeśmy się napili dobrego. A na razie co pokażę wam, jak tu wygląda nasza okolica, gdzie mieszkamy. Mieszkamy w kamienicy. Całkiem przyjemne, małe mieszkanko, ale jak najbardziej czyste. W miarę zadbane, w miarę wyremontowane, także zaraz wam pokażę, jak tu wygląda okolica. Tak tu właśnie wygląda. Na razie nie widać tutaj ludzi, ale jest dopiero 8:40, także zakładam, że jeszcze dużo ludzi śpi. No i co, zobaczymy, tutaj się jeszcze pokręcimy, coś ponagrywam wieczorkiem, pewnie po południu też, jak coś się ciekawego będzie działo. Nie wiem, czy było mi słychać, bo jechały samochody, ale jeszcze coś tam ponagrywam, także na razie tak tutaj wygląda uliczka, na której mieszkamy. Ciekawe budyneczki, całkiem ładne. Na razie kończę, zaraz zobaczymy, co tu jeszcze będzie się działo. My już po śniadaniu właśnie spacerujemy sobie uliczkami Splitu. Za chwilę pokażemy wam prawdopodobnie stare miasto, naprawdę piękne. Wczoraj trochę pospacerowaliśmy, ale nic nie nagrywaliśmy. Spędziliśmy sobie spokojny wieczór, pospacerowaliśmy, pozwiedzaliśmy. Dzisiaj wam trochę więcej ponagrywam. Miasteczko jest naprawdę piękne, także jest tutaj co ponagrywać, pokazać. Jeżeli gdzieś coś ciekawego będą budyneczki, to będę się jeszcze odzywał. Stopni, jest dzisiaj 11 października. Dla mnie pogoda idealna. Udajemy się nad morze, także na pewno wam trochę pokażemy. Wczoraj były tam fajne stateczki, starsze, nowsze, fajne jachciki turystyczne, wielkie jakieś promy. Zobaczymy, co tam dzisiaj się będzie działo nad tym morzem. Ja testuję mój statyw DJI. Aktualnie udajemy się na taką promenadkę nad morze. Zobaczymy, co tutaj się właśnie dzieje. Te stateczki, co wam wcześniej o nich mówiłem. Restauracyjki w fajnym miejscu. Naprawdę, tak jak mówiłem, miasto jest całkiem fajne. Październik, ale dalej turystów jest masa. Tam jest port, niektóre naprawdę potężne statki. Tutaj mniejszy porcik. Spacerujemy sobie poczną uliczką. Jest tutaj masa schodów, także wczoraj ten kawałek szliśmy, ale nie daliśmy rady podejść. Nie chciało nam się, już było dosyć późna godzina. No i co? Teraz spróbujemy, podejmujemy to wyzwanie. Także będę kręcił z góry, zobaczymy, co tam, gdzie tam dotrzemy, gdzie dojdziemy. Czy jest jakiś punkt widokowy, czy... No nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Bo nie szliśmy tędy za dużo schodów dzisiaj. Mamy więcej siły, chęci i energii. Więc podejmujemy dzisiaj tą próbę. Czy się uda? Nie wiem. To są te schody, co wam o nich mówiłem. No i spacerujemy sobie. Idziemy na górę, zobaczymy, gdzie dotrzemy. Aktualnie się obróciliśmy, widok za nami już jest piękny na całe miasteczko, także idziemy dalej. Wpniemy się ku górze. No i będziemy nagrywać dalej z góry, zobaczymy, co to będzie fajnego widać. Widok naprawdę przepiękny na całe miasto od Split. Ale my idziemy dalej, zobaczymy. No, podejrzewam, że będzie jeszcze ładniejszy widoczek. Cały czas testuję gimbala Osmo Mobile 4. Na razie jestem zadowolony. Zobaczymy, jak się będzie dalej sprawdzał na dalszych etapach podróży. Widok jest coraz ładniejszy. Teraz widać jeszcze jakieś góry, całe miasto, naprawdę.
Schodów trochę było, ale nie żałuję, że tędy idziemy. Zobaczymy, co to będzie dalej. Uliczki są naprawdę piękne. Warte, żeby tu przyjechać, zobaczyć. Na razie Split robi niesamowite wrażenie. Widzowie, jesteśmy prawie na samej górze, na samym szczycie tego podejścia. Za mną są widoczki. Naprawdę są kozackie. Dochodzimy chyba tu jakieś miejsce takie widokowe, jest punkt widokowy. Zaraz zobaczymy, co tu będzie się działo. Ale piwka bym się już napił. Trochę się nachodziłem. No już na szczycie, widzowie, tego punktu widokowego. Naprawdę ładne widoki, ładne miasto stąd widać. Widzowie, to są jakieś jaja. Ja jestem mega leniwym gościem. A tu dalej już są mega widoczki, a my dalej idziemy ku górze. Teraz jakaś wycieczka, nie będzie mnie chwilę słychać. Ale co, my dalej ku górze idziemy jak najbardziej. Jest 11 godzina, cały dzień przed nami. Przylecieliśmy tak naprawdę na 3 dni, także musimy korzystać jak najwięcej. Teraz chwilę pospacerujemy, później planujemy troszkę iść nad morze, posiedzieć, poleżeć, może się trochę popływać. Zobaczymy, jak woda jest ciepła. A na razie co? Idziemy ku górze. Co wiemy, się zbliżamy do jakiegoś punkciku. Prawdopodobnie jest to koniec tej wspinaczki. Jakiś budyneczek, tu będzie zaraz napisane, co to jest. No i zaraz zobaczymy. Jakiś kościół świętego Nikolasa. Naprawdę fajny kościółek z fajnym widoczkiem. Tak to wygląda. Chwilę tu szliśmy, ale naprawdę wydaje mi się, że warto. Ale tam jeszcze widzę, że dalej coś jest, tak że na pewno będziemy jeszcze dalej się wspinać. Może nie wspinać, ale iść, bo przesadzam, że jak ktoś nie poprawi. Naprawdę fajny kościółek. Widzowie, my teraz cały czas kupujemy się ku górze. No i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Widoki są całkiem. Także cały czas idziemy. I zobaczymy, gdzie wyjdziemy. No i co, widzowie, wszystko się okazało. Weszliśmy na tą góreczkę i okazało się, że jest tutaj ogród botaniczny. Także chwilę się nim przejdziemy. Widzieliśmy, że są tutaj całkiem spore opuncje, masa aloesu. Idziemy dalej, zobaczymy, co ciekawego nas tutaj spotka. Będziemy się odzywać, będziemy pokazywać najciekawsze rzeczy, które tutaj zobaczymy. No i my dalej spacerujemy sobie tym parkiem. W zasadzie to jest ogród botaniczny. Widzieliśmy tutaj jakiś budyneczek. Tam się kierujemy, zobaczymy, co to jest. Coś mnie ucięło. Teraz nie powinno. Spacerujemy sobie tym parkiem. I zaraz zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Co to za budynek. No i za chwilę będziemy szli w drugą stronę. Jest całkiem spory, także można tutaj śmiało gdzieś pospacerować. Tam jakaś wieża jest taka widokowa, ale zarośnięta. Nie wiem, czy coś będzie widać. Może wam to pokażę za chwilę, zobaczymy. A my dochodzimy do tych budyneczków, ale to chyba tylko jakiś hotel, zaraz zobaczymy. Doszliśmy na szczyt naszej podróży, na samą górę. Jakieś małe zoo. Budyneczki, zaraz zobaczymy, co tu jeszcze się dzieje. Schodzimy już z tej górki. Schodzimy inną drogą, same schody. Teraz chodziliśmy takim sobie podejścikiem. Jeżeli będą jakieś fajne widoczki, to będę wam pokazywał. Na razie ze mną. Góry, szczyty tych budyneczków. Także jak ktoś tu będzie, naprawdę warto tutaj wejść, zapowiadać, zobaczyć. Chwila spacerku jest z miasta, ale widziałem, że ludzie przyjeżdżają samochodami, taksówkami. Jak ktoś jest leniwy, nie ma żadnego problemu. Ja jestem leniwy, ale w sumie jestem też biedny, więc wyszedłem z buta. Prosta sprawa, widzowie.
No i co? No i będziemy dalej zwiedzać Split. To się chyba nazywało Mariańskie Skały, czy coś takiego, może źle mówię. To mnie poprawcie w komentarzach. I dalej będziemy wam pokazywać widoczki, zwiedzanie miasta. Na razie kończę, będę się odzywał z dalszej części podróży. Strzałeczka. No i co, my kierujemy się teraz na plażę, idziemy z takim porcikiem. Zobaczymy, z plaży naprawdę też się będę odzywał. Kurwa, nieludzko tu śmierdzi przy tych portach, ale nie wiem, to chyba jakimiś rybami, może jakiś połów jest. Jesteśmy za krótko, może byśmy na jakąś wyspę popłynęli, ale tak naprawdę były 3 dni. Wczoraj tu byliśmy wieczorem. Kurwa, pogubiłem się w tym moim gimbalu. Przepraszam, widzowie. No i co, dzisiaj mamy cały dzień, to dzisiaj sobie łazimy. Jutro mamy tak naprawdę chyba do 15 czy do 17 tu będziemy, potem jedziemy na lotnisko już. Więc może coś ponagrywam, ale niewiele. Dzisiaj jest taki główny dzień, gdzie nagrywam. Także co, teraz chodzimy tym porcikiem. Potem będziemy na plaży, więc też coś tam wam poopowiadam. Ponagrywam z plaży, zobaczymy co to za plaża. Zakładam, że Chorwacja to jakieś kamienie, zobaczymy. I to jest ten porcik, co wam mówiłem. Tutaj są te przeważnie większe stateczki. Jeszcze jest taki mniejszy porcik z małymi łódeczkami. Tutaj widziałem, że też jakieś promy przypływają. No i całkiem ładnie tutaj to wszystko wygląda. Tam przystanek autobusowy, dworzec. Także ładnie przy samym morzu. No. No i co widzowie, jesteśmy na plaży Baćwicie, czy jakoś tak się to mówi. Fajnie, bo jest plaża piaskowa. Naprawdę, zaraz zobaczymy temperaturę wody. Ludzi trochę jest, także może być całkiem fajnie. No i co, zaraz zobaczymy. Może jakieś piwko tu zaraz strzelimy. Jesteśmy średnio przygotowani, nic nie wzięliśmy. Ale jak jesteśmy, to na pewno chociaż nóżki zamoczymy. Tak się nazywa ta plaża, czy to jest tam jakaś tam miejscóweczka, chyba widzicie, tak mi się wydaje. Bary, restauracje, woda, tamta plaża, o której wam mówiłem, piaskowa, także na pewno fajna dla wielu turystów. Woda czyściutka. Na pewno zobaczę, no, czy jest ciepła. Tutaj tak to wygląda, jakieś knajpki, restauracje. Fajne miejsce, bo zaraz przy plaży. Tu już mamy wodę. Fajnie, klimacik, palemki, woda. Tutaj leżaczki, więc może na chwilę się położymy. Poczilujemy. Tu jakiś beach bar, także może coś zjemy. Może piwko strzelimy. No i co widzowie, zaraz będziemy jeszcze wam pokazywać na pewno Stare Miasto. Już tylko koniec naszej przygody w Chorwacji, także jak najwięcej jeszcze chciałbym ponagrywać. Naprawdę piękny kraj, Split, piękne miasto, także warto tu przyjeżdżać. Polecam. My cały czas sobie spacerujemy. Podziwiamy widoczki. Fajna woda, cieplutka, ładna. Ładny kolorek. Ładne widoki, nie wiem czy widzicie, ale tam jeszcze są góry przed nami. Cały czas jakieś restauracyjki, knajpeczki. Także cały czas coś się dzieje, jest październik, ale sezon jeszcze tak naprawdę nie wymarł. Wszystko pootwierane, turyści są. Na pewno nie tyle co w sezonie, ale myślę, że październik jest całkiem fajnym takim miesiącem, żeby tu jeszcze przylecieć, pochodzić, pospacerować.
popływać. Co widzimy teraz? Stare miasto, troszkę wam pokażemy, murów miasta, uliczek. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda, także pokażemy wam, warto to pokazać. Nie wiem, czy będą z tego dwa filmy, czy jeden, zobaczymy jak tam z materiałem, także na razie wam ponagrywam, potem zobaczę jak to wszystko będzie wyglądać. Tak wyglądają te mury. Tu wiadomo, jakieś stragany, straganiki z pierdołami. Nic ciekawego. Dużo ciekawie jest w uliczkach. Fajne sklepy, często z rzeczami robionymi handmade, także ponagrywam, poogrywam. A teraz szukamy jakiejś fajnej bramy, wbijamy do miasta. No i tam zacznie się nagrywanko. Pokażę wam troszkę z tych uliczek. Ciekawostek, fajnych miejscówek. No i co, wbijamy do miasta, jest brama. Zaczyna się miasto, wchodzimy. Bram jest wiele, także pokażemy może wszystkie, może się uda, może nie w tym filmie, bo mówię, może będą dwa filmy. Wieża. Ludzi, turystów jest całkiem, wydaje mi się, sporo, jak na październik. Nie wiem jak w sezonie. No i co, główny punkt, zamek do Dioklecjana. Zobaczymy, może się tam przejdziemy, widzę, że jakieś muzeum, także na pewno pochodzę, poogrywam wam troszkę. Jeden z głównych punktów, także coś tutaj postaram się ponagrywać. I zobaczymy jak to wyjdzie. Z ciekawostek, z tego co wiemy, to nagrywali tutaj grę o tron w tych podziemiach tego pałacu, zamku. Także chodzimy, spacerujemy, zwiedzamy i nagrywam wam różne rzeczy. Za mną ten zamek, także czy tam pałac, możecie sobie popatrzeć jeszcze w tle. Masa ludzi, uciekamy stąd. Chcemy wtopić się w uliczki, popatrzeć, jakieś pamiątki pokupować. Wczoraj byliśmy w fajnej lodziarni, także dzisiaj też chcemy tam trafić. No i co, zjemy po lodzie, kupimy pamiątki, pospacerujemy, jeszcze wam pokażemy te uliczki. No i tak się toczy tutaj. Właśnie wchodzimy z jedną z uliczek. Także pokażemy wam jeszcze jakieś fajne budyneczki. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Teraz ponagrywam wam troszkę tych uliczek. Budyneczków. No i co, spacerujemy dalej starym miastem, idziemy do baru na jakiegoś drineczka. Bar nazywa się Daltonist, ma dobrą opinię. No i co, spacerujemy sobie, całkiem fajny klimacik miasta. Na pewno jeszcze kiedyś tu przylecimy na jakiś krótki wypadzik. Stare miasto, dużo się zachowało, kolumny, budyneczki. Bramy dookoła miasta. Fajne knajpki na centrum. Tak jak mówiłem, teraz idziemy na drineczka. Siądziemy na chwilę, później dalej będziemy coś tam pokazywać. Pewnie pospacerujemy jeszcze troszkę wieczorkiem po tych uliczkach. To nasz ostatni wieczór dzisiaj. Jutro już wylatujemy do domu. Także jeszcze trzeba dzisiaj jak najwięcej pozwiedzać, pooglądać. No i
właśnie opuszczamy Bar Daltonista. Idziemy dalej w kierunku Starego Miasta. No i pokażemy wam za chwilę, może jakaś fontanna tutaj była, wczoraj tu byliśmy oglądać. Może podejdziemy ją troszkę ograć, zaraz zobaczymy. Za chwilę będzie też kolejna brama do tego miasta. Posąg jakiegoś Menego. No i co, ponagrywam wam troszkę z tego Starego Miasta. Jeszcze do jakiegoś innego baru za chwilę zajdziemy. Zrobiłem wam tutaj przebitkę małą z tego Daltonisty, jakie drineczki piliśmy. Ceny całkiem spoko na obrzeżu poza Starym Miastem, ale klimacik całkiem ok. Idziemy na fontannę zobaczyć. No i tak jak mówiłem, teraz zobaczymy fontannę. Wczoraj spali tu bezdomni, trochę śmierdziało, ale może dzisiaj będzie troszkę lepiej. Zaraz zobaczymy. Tam już widać tą fontannę oświetloną jakąś lampą. Może tam teraz trochę zasłaniać ta lampa, bo chyba świeci prosto w kamerkę, ale już tam idziemy, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. I tu jest fontanna. W parku zaraz przy naszym Starym Mieście. Za chwilę powinien się trochę lepiej widzieć. No, także jest fontanna. I tutaj dalej jest mur Starego Miasta i w tym kierunku się właśnie udajemy. No. No i jest ten pałac Dioklezjana, czy tam zamek. Jakiś koncercik, ktoś tutaj gra. Ludzie siedzą na schodkach i tak to właśnie tutaj wieczorami wygląda. Naprawdę ładnie to wszystko tu wygląda. No i wejdziemy, troszkę wam ogramy to. Z środka zobaczymy, co tam jest, jeszcze tam nie byłem. Jest wieczór, więc nie wiem, coś będzie widać, ale będzie, bo jest oświetlone ładnie. Naprawdę ładnie oświetlone. Całkiem ładny tutaj klimacik jest. I co, pójdziemy dalej, zaraz wam to jeszcze ogram. No i my jesteśmy w środku tego pałacu. Przed chwilą widzieliście bramę, teraz jestem w środku tego pałacu. Nazywa się to pałac Dioklecjana. Na razie widzicie moją mordę, ale w sumie nic tutaj więcej nie ma. Tu jakieś muzeum, ale nie będziemy wchodzić, bo jest zamknięte. Jakaś restauracyjka, ludzie sobie jedzą. Za mną brama do tego zamku z innej strony. No i to by było na tyle. No ale będziemy spacerować tym Starym Miastem, także jeszcze nam coś ponagrywam. Mówię, jest to Stare Miasto, także są tu tylko budyneczki. Mury tego miasta. W zasadzie pałacu, bo to był jeden wielki pałac tego Dioklecjana. Tak naprawdę dookoła to wszystko, co widzieliśmy wcześniej. No i co? My spacerujemy, wy widzicie dalej. Jakieś mury chyba jeszcze są. No, z drugiej strony restauracja, ale tu są jakieś jeszcze takie mury. Chyba cały czas do tego zamku należące. No mówię, miasteczko ładne, stare kamienice. Wieża, którą naprawdę widać z daleka, jak chodziliśmy dookoła tego wszystkiego, to naprawdę z daleka ją widać. Zerkniemy teraz, co tutaj w dół widać. Dokładnie nie wiem, w którym miejscu, ale wiem, że były tutaj nagrywana Gra o Tron w tych podziemiach tego samego pałacu. Ale nie byliśmy tam. Może szkoda, może następnym razem jeszcze na pewno tutaj kiedyś przylecimy. Może na troszkę dłużej. No. Fajnie, naprawdę ładnie to wygląda. Masa zapachów dookoła nas.
A co dalej tymi uliczkami sobie spacerujemy. Zapachy, cały czas jakaś restauracyjka, budka z żarciem. Nie szkoda, dzisiaj nie będziemy jedli, jedliśmy jakąś kolację. Tu jakaś całkiem ładna miejscóweczka, także za chwilę mam coś nagram. Co widzowie, ja już w Polsce, zimna jak sam chuj. Kieruję się do samochodu, dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że się podobało. Do następnych wypadów, widzimy się wkrótce. Subik, łapeczka. A ja marznę dalej, lecę do samochodu, trudno. Tam było pięknie, tu jest trochę gorzej. Może za niedługo jakiś kolejny wypad, także zobaczymy. Dzięki, piona.